panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja chciałbym, bo może coś mi umknęło w ostatnim czasie w związku ze zmianami w prawie budowlanym. Bo rzeczywiście jest to decyzja administracyjna wydana przez lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z mojej wiedzy dotyczącej prawa budowlanego wynika, że taką decyzję wydaje się wyłącznie osobie, która dysponuje gruntem. Pytanie zatem brzmi, kto był tą osobą występującą do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie tego zezwolenia. I drugie pytanie też z tego gatunku, czy również mamy pozwolenie na budowę zastępstwa powiatowego. To wycofuję, bo... Słucham? Proszę państwa, panie przewodniczący, ja bardzo proszę. No, bardzo proszę państwa o spokój. Proszę państwa, w normalnym trybie, rzeczywiście wycofuję to pytanie nie ze względu na uwagi, które w sposób niegrzeczny tutaj dobiegają do mnie, natomiast proszę państwa, wynika to z faktu, że te obiekty, które wymagają zezwolenia na budowę, a są budowane, zezwolenia na budowę, którą to zezwolenie wydaje właśnie Urząd Rejonowy, Urząd Powiatowy, Urząd Powiatowy, to te, które znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, dodatkowo wymagają zezwolenia konserwatora. Natomiast te, które nie wymagają zezwolenia na budowę, tylko wystarczy zgłoszenie, i tak w strefie konserwatorskiej wymagają opinii konserwatora w formie decyzji pozwolenia na budowę, czyli de facto, mimo że nie podlegają rejestrowi zezwolenia, to zezwolenie od konserwatora musi być. Więc to drugie pytanie wycofuję, natomiast pierwsze pozostaje pytaniem, na które proszę odpowiedzieć. Dziękuję. Pan radny Wereszczyński, proszę.